Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Ksiądz Mariusz, kapelan hospicjum. Bardzo się cieszę, że jesteście. Witam Was w kolejnym odcinku naszego cyklu Spotkanie ze Słowem. Przed nami rozważania czytań z trzeciej niedzieli zwykłej w ciągu roku, z roku C. Zapraszam do odcinka. W naszym ludzkim myśleniu, w naszych ludzkich relacjach najczęściej, kiedy spotykają się dwie osoby, no to spotykają się równy z równym. Jeśli ludzi dzieli spory dystans społeczny, jakiś status majątkowy, to najczęściej te osoby się nie spotykają. Oczywiście nie spotykają się w taki bliski sposób. Nie zapraszają nas królowie tego świata do swoich domów, nie spotykają się z nami, żeby zjeść kolację czy obiad, nie rozmawiają z nami, nie traktują nas jako swoich przyjaciół, znajomych. My jesteśmy bardzo mocno schierarchizowani. Jeśli ktoś nie przynależy do naszej społecznej grupy, jeśli ktoś ma status dużo, dużo niższy niż nasz, to zwykle nie zwracamy uwagi na taką osobę. Tymczasem dzisiaj Słowo Boże mówi o tym, że Bóg przychodzi do człowieka i to przychodzi w sposób niezwykle wyjątkowy, właśnie z troski o tych, którzy w porządku stworzenia, w tym statusie są niezwykle, nieskończenie odlegli od tego, kim jest Bóg. Bóg przychodzi ze swoim Słowem. To się wydaje takie normalne i oczywiste, że Bóg mówi do nas przez Słowo, żebyśmy Go zrozumieli. Mamy dzisiaj pierwsze czytanie i przypomnienie tej reformy Ezdrasza i Nehemiasza, ten moment, kiedy czytane jest Pismo. I jak słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, lud pada na twarz przed tą księgą Słowa. Pada jak przed Bogiem, który się objawia. Bo to nie jest wcale takie oczywiste, że Bóg przemówił do nas przez Słowo, że dał się poznać w tym języku, który gdybyśmy zobaczyli na historię rozwoju komunikacji i języka u człowieka, to on służył przede wszystkim po to, żeby zakomunikować, gdzie jest pożywienie i gdzie jest niebezpieczeństwo. Oczywiście nasz rozwój sprawił, że i język się rozwinął i zaczął komunikować również inne rzeczy, zaczął komunikować również nasze emocje, uczucia, zaczął opisywać świat, fakty, wydarzenia. Ale w tym języku Bóg, który się objawia i który przychodzi, bardzo się uniża, żebyśmy mogli Go poznać. Bóg przychodzi przez Słowo. Dzisiaj jest niedziela Słowa Bożego, zaczyna się tydzień biblijny w Kościele i niech to pierwsze czytanie nam przypomina o tej obecności Boga, o tej możliwości spotkania się z Bogiem przez Jego Słowo, przez to Słowo żywe. Ale to nie wszystko. Bóg przychodzi wcielony, przychodzi przez Jezusa Chrystusa. Nie przychodzi na salony tego świata, nie przychodzi do królów, nie przychodzi do władców, nie przychodzi do cesarza. Dzisiaj słyszymy Jezusa w synagodze w Nazarecie, w tej małej miejscowości w Galilei, w tej gorszej części żydowskiej krainy. Jezus dzisiaj przypomina, że przychodzi jako Bóg wcielony do człowieka, który jest słaby, który potrzebuje pomocy. Przychodzi, żeby leczyć, żeby ratować, żeby uwalniać, żeby dawać nadzieję. Przychodzi do człowieka, który jest w jakiejkolwiek słabości, ciemności, uniżeniu. Przychodzi, żeby się zatroszczyć właśnie w ten niezwykły sposób, żeby przyjść jako równy z równymi. Staje się tym ostatnim, to zresztą wiemy, bo umiera śmiercią przeklętego, umiera śmiercią niewolnika. Bóg jest obecny w Słowie, ale Bóg jest obecny przez Jezusa Chrystusa w ciele. Jest Bogiem wcielonym, jest Bogiem bliskim, siada i jada z celnikami i grzesznikami. To jest
kolejne, jeszcze bardziej niezwykłe wydarzenie, najbardziej chyba niezwykłe wydarzenie w dziejach, w historii zbawienia. Bóg, który staje się człowiekiem, Bóg, który się tak bardzo uniża, Bóg tak bliski, taki zwyczajny, ale nie tylko staje się człowiekiem, ale wchodzi do tych najniższych, do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, którzy potrzebują Jego ratunku. No i wreszcie ta obecność, która jest najbardziej zaskakująca, ta obecność Boga w Kościele, który, jak mówi Sobór Watykański II, jest tym mistycznym ciałem Chrystusa, przypominając świętego Pawła, o tym dzisiaj słyszymy. Jesteśmy członkami w tym ciele, którym jest Chrystus. Jesteśmy tymi członkami wszczepionymi w to ciało przez Ducha Świętego, zjednoczonymi przez Ducha Świętego. Ale ta obecność jest jeszcze bardziej wyjątkowa. Już nie tylko Bóg przemówił, nie tylko Bóg stał się człowiekiem, ale wszczepił nas w siebie i w to wszczepił w sposób bardzo wyjątkowy. Ta analogia ciała przypomina nam o tym, że każdy z nas jest ważny, że każdy z nas jest potrzebny. Paweł, jeśli słyszycie tę dłuższą wersję tego czytania, mówi o tym, że te członki wstydliwe, te najsłabsze, wymagają szczególnej troski, że tak jak w ciele każdy z członków jest potrzebny, każda część ciała ma swoją funkcję i ma swoje zadanie, tak każdy z nas w tym ciele Chrystusa, w którym jesteśmy, mamy swoje zadanie, mamy swoją funkcję, jest ważne, jesteśmy za siebie odpowiedzialni. To znaczy, jeśli choruje jeden członek, choruje całe ciało. Jeśli człowiek jest słaby, jeśli człowiek doświadcza grzechu, to doświadcza go tak naprawdę cała wspólnota. Moje cierpienie, cierpienie całego ciała jest w niezwykły sposób złączone. My o tym bardzo często zapominamy, o tej odpowiedzialności za siebie, o tym wymiarze duchowym, o tej łączności właśnie przez Ducha Świętego w Kościele. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, nie jesteśmy samowystarczalni i w ten sposób jesteśmy włączeni w Chrystusa. Bóg przychodzi w tej obecności, która jest niezwykle trudna. Potrzeba nam słowa, potrzeba nam tego słowa, które rodzi wiarę, żeby spotkać Chrystusa w Jego Kościele, żeby widzieć też siebie w tym ciele, żeby odkrywać, jak bardzo ważne jest moje życie i moja historia dla Pana Boga, ale też dla drugiego człowieka. Kiedyś Kościół na przykład miał stan pokutujących, o których już dzisiaj nie pamiętamy. Kościół niezwykle troszczył się o tych, którzy popełnili grzech, odbywali pokutę i którzy byli na drodze powrotu do grona wspólnoty, do grona świętych. Dzisiaj bardzo często jest tak, że grzesznikiem pogardzamy, zapominając, że to też jest członek ciała Chrystusa, że to jest ten, który jest moim bratem, ale to jest ten, który jest mi potrzebny. Troszczyć się o zbawienie innych, nie w sposób taki prozelicki, ale w taki sposób prawdziwy. Troszczyć się tak jak Chrystus, który przychodzi do najsłabszego. Skoro Bóg potrafił się uniżyć, skoro Bóg stał się człowiekiem i skoro nie stracił nic ze swojej chwały, to jest pewna wskazówka dla nas, że służba, że to pójście drogą uniżenia, drogą pokory, że to bycie ostatnim nie jest naprawdę byciem ostatnim. Paweł mówi tę niezwykłą rzecz, że raczej niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za najsłabsze. Jakże inne jest myślenie świata, które przenika do naszego życia wiary, również do naszego życia w Kościele, jak bardzo często tych najsłabszych uważamy za mniej potrzebnych. Szukamy tylko tych silnych, tych ważnych, tych wybitnych. Dzisiaj Chrystus chce naprawdę przez to przypomnienie o obecności Boga w Słowie, przez Niego, który jest w tym Słowem wcielonym, i obecności Boga w Kościele jeszcze raz przypomnieć, że trzeba zmienić myślenie o tym, kto jest ważny, kto jest cenny w oczach Boga. Dzisiaj potrzeba nam tej zmiany myślenia, potrzeba nam głoszenia tej prawdy o porządku w Królestwie Niebieskim,
o tym, że ten najsłabszy, że ten ostatni jest ważny. Ja tego potrzebuję, ty tego potrzebujesz, dzisiaj świat tego potrzebuje, człowiek, z którym żyję, tego potrzebuje, bo dzisiaj żyjemy w świecie, który ocenia, który wartościuje, który szuka najsilniejszych, najlepszych, najzdolniejszych, który odrzuca najsłabszych, który stara się naprawdę dzielić. Jesteśmy strasznie podzieleni, jesteśmy strasznie rozdarci. I to rozdarcie, jeśli nie będziemy chcieli iść drogą Ewangelii, będzie się rzeczywiście powiększało. To jest nasze zadanie, to jest nasza misja tego, żeby budować tę jedność w mocy Ducha Świętego, ale też żeby widzieć, że w tej jedności każdy niezwykle jest potrzebny, że nie ma człowieka, który nie byłby potrzebny Bogu, który nie by był potrzebny mnie i Tobie. I ten najsłabszy jest mi potrzebny. Nawet jeśli nie wiem do czego. Bardzo się cieszę, że jesteście. Zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał. Jest już nas prawie 300 subskrybentów. 2 subskrypcji do 300 brakuje. Na pewno pojawią się w najbliższym czasie nowe filmy z naszych stałych cyklów. Z tego cyklu Poznaj Nas i z cyklu Trudne Wersety w Biblii. Życzę Wam pięknej, błogosławionej niedzieli. Radosnego czasu świętowania, dobrego odpoczynku. Niech Was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia za tydzień, kolejny odcinek spotkania ze Słowem z Bogiem.